Jeśli jesteś zainteresowany, jaką mam kierownicę, sprzęt i tak dalej, zajrzyj do opisu. Pamiętaj, żeby zostawić suba, jeśli jesteś tu pierwszy raz, oraz łapę w górę. Życzę Ci miłego oglądania. Baw się dobrze. Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Forza Horizon. Jest ze mną Paweł oraz Bluczek. Siema. Siemaneczko. Siemaneczko, Forza Siema. Horizon 4, Horizon 4. Horizon. Tak, czemu ten śmiech nie leży na środku, ja się no, pytam. No, taki horyzont w ogóle. Gdzie, kto na środku jest? Śmiech? No, śmietnik uleży, no właśnie. To mój samochód! Chodźcie, podjedziemy sobie na ten jakiś wyścig. Nie, w ogóle wyjątkowo w trzy osoby, zobaczcie. Dzisiaj wyjątkowo w trzy osoby i co najważniejsze, ja dzisiaj będę testował swojego Caymana GTS. Nie, to nie, no myślę, że... Nie ostrzegaj, skręcasz! Ja zapomniałem... Kierunkowskaz daj! Ej, słuchajcie, zapomniałem, że jak się skręcę, to trzeba przyhamować, wiecie, zapomniałem, nie? Po prostu wiesz, 200 na godzinę, a mówię, o, skręcimy, nie? No, o, no to Pawełek. Przypominałem zjazd autostrady. Jezu, drzewa! Jeżeli wam się wydaje, że mamy głupi humor, to tylko dlatego, że jest 7 rano. Tak, jest 7 rano, wstaliśmy 6 minut temu, także... Nie, nie, już 17 minut, 18 minut temu wstałem, ale... Stanę, to mnie jest 7 popołudnie, jestem ze Stanów. A, sorry. Dlatego nie, dlatego nie spałeś o 4. No właśnie, tak się... Czekaj, bo wrócę. Ej, czekaj chwilę, bo kogoś zgubiliśmy chyba w końcu. Pokaj was widzę, jadę się na przełaj. Tak, ale to jest tutaj już, to już tutaj jest, to jest ja tutaj, także... Jestem! Co? Widziałem, przeskoczył nade mną. Widziałem, przeleciał się. Przeleciał nade mną. Wiecie, przeleciał. Współpraca. Mój konwój, 2 na 3 dochodzi. O, już mam. 2 na 3 dochodzi. Kurde, muszę wybrać jakieś inne auto. Ej, ja mogę twoje auto. Co ty masz za klasę? Ja nie mam żadnego auta w tej klasie chyba. No co ty? Mam Caymana GTS, a czekaj. Nie, mam, dobra. Może się wziął właśnie ja sobie wziąłem samochodzik Pawła w ogóle. Dobra, ja wziąłem karelkę. No? O, no to spoko. Nie wiem, pożycz samochód dealera. Bo ty, Paweł, wybierasz chyba z Porszawek, wiesz? Tak, tak, tak. Tam wybierasz te presety, które są stworzone przez przez Microsoft, znaczy no, wiesz, przez... W Forza Horizon są takie już presety gotowe, tak? Tak, też gotowe, no. A możesz wybierać sobie, żeby każdy mógł wziąć obojętnie jakiś samochód, tylko żeby był w klasie S2, nie? A ty wybrałeś, żeby tylko Porszawki były, no. A, dobra, okej, no to... Wiesz, musiał powiedzieć, gdzie to kliknąć ewentualnie. Spoko. Zabrałeś moje auto, takie ładne auto co, dzisiaj, Porszawki tylko? Dzisiaj tylko piersiaki, no. Piersiaki. A to zróbmy odcinek Porszaki dzisiaj. Dobra, spoko. Dzisiaj tylko piersiaki. Porsche kontra tak, Porsche. Dzisiaj Porsche 911 kontra 2 Caymanki. No to jest taka wyjdzie. Bardzo dobra kontra Porsche. Alligator. Ten to jest taka rakieta, tylko że ja go nie opanuję, bo on jest zrobiony chyba na to, żeby osiągać jak najwyższą prędkość. A. No to o, co, będzie jedziemy, ciekawy nie? Wyścig. No to siup, nie? Pojechali. No to pojechali. Ścianie jest skończone z tego. Dawaj, jestem dawaj, w ścianie, jestem w ścianie, dobra. Jej, wygrywam, znaczy nie wygrywam jeszcze. Już. Jedź, go. Ja muszę chyba napisać wniosek do Pawła. Paweł, nigdy nie jeździmy już klasą wyższą od A. O Jezu. Minąłem, Nie, minąłeś. Nie wtrącaj mnie, chłopie, przestań. Nie, co robisz? Wtrąca mnie, normalnie z kim zaczął popychać. Co? Przed chwilą cię przeleciał, a teraz cię popycha? No przed chwilą mnie przeleciał przed tym, a teraz ten. Nie pcha. Jak przeleciał? Ja siedzę w ogóle w Zabrzu, a ty w Pyskowicach. Ja bym mógł. Ale chodzi o to, że po prostu wiesz, że autem nade mną poleciało. A, no to wiesz, musisz... Nie! No w końcu mogę spokojnie jechać. Kurde. Ja bym chciał jechać chociaż raz. Tak nie musisz. Bo to jest naprawdę bardzo szybkie. Tak. Ty na klawiaturze grasz skie? Tak, skie na klawiaturze grasz. Mamy cały mix, mamy 3 osoby, każdy gra na czym innym, nie? Ogólnie kupiłem, mam pada ogólnie, ale nie wygodnie mi się nie gra, powiem ci szczerze. Ja myślę, że ty na klawiaturze masz większe szanse. Ale mam skilla mniejszego, także wiesz. No to nie jest ważne, kurde. Skie ma mniejszego, słyszeliście? Ma mniejszego? Skilla, o kurde. W końcu skilla. Ktoś to powiedział. W końcu się przyznał. Nie ty o tym mówię, no dobra, nie bardzo. Boże, ja wjechałem na tą metę, ale normalnie uderzając o wszystko, nie? Jak na metę wjechałeś? Czemu na mecie już jesteś? Ale stary, już, no proszę. On już ten... Jak to sporaka, trzecie miejsce w ogóle zająłem. Ale nie wiem, ostatni. To ty za poziom ustawił tych drive-ataru. Nie mam żadnego pojęcia. Pewnie najwyższy ustawił. Chyba ten... Nie no, słuchajcie, ogólnie ten... Tak jeszcze jedzie, spoko. Ja cały czas mam poziom ustawiony wybitny, nie? To? No. To tak prawie jak my, zobacz.
No to tak, tu jeszcze, właśnie, czekaj, bo ja mam 82. Ja mam ten pierwszy w ogóle ten. Ja nawet nie skończyłem. Nie no, jak chcecie, bo stary, tu jest jakaś taka droga przełajowa. Droga w ogóle. Jedziemy proszkami. Więc stary, jak będziemy jechać tym szutrem, no to 20 na godzinę w ogóle. Gdzie wy tam jedziecie? No właśnie, gdzie on prowadzi nas. No stary, tu jest jakiś wyścig po prostu tam w krzakach. To będzie przełajowy jakiś, kurde. To nie jest asfalt, ale kawałek dalej jeszcze. Zobacz, o, tutaj. Tak, przez las? Nie, trudnego. Nie. Już pędzem. Okej, okay, aż wam myślę zaproszenia w takim rzeczy, bo już jesteśmy praktycznie na miejscu. O, dobrze. Pęd przez Lake Plus. O, ten wyścig mam akurat, spoko. Dobrze, współpraca. Mój konwój. Korporacja. Niech korporacja, będzie korporacja, dawaj korporacja. Korporacja, tak. Ryb korporacji gramy. Tak jest, przygotowanie graczy, przydzielanie graczy, dobrze. Dobra, no to ja... jaką klasę bierzemy? Każdy swoją, no. S2? No S2, nie? Dobra, to ja biorę swojego Vulcana. To ja Vulcana biorę. Dobra, ty weź Vulcana, ja wziąłem swojego Caymana. A przecież miałbyś Porsche samo. Nie, jak chcesz to może inne wziąć, nie ma problemu. O, no teraz to można fajne samochody wybrać. Nie, Lucek, nie bierz, nie. Może tam po prostu było tak, żeby tylko Porsche można było wybrać, a tutaj widzisz, bo ja to nic nie zmieniałem kompletnie. W ogóle zróbmy wyścig klasykami jeszcze. To? Tymi co 20 na godzinę jadą? No, one były fajne, tuningujemy jeszcze je. Maksymalnie do 50? No spoko. Nie no, mój miał 80, także był w ogóle, wiesz, mega. Okej. Okay. Ja sobie wziąłem tylko kosmitę. Oho. No, mamy Stiga, podobne auta, muszę powiedzieć. Mamy Stiga z piersiami, mamy królową i mamy tego. Stigica. Kobieta Stig to jest Stigica. A, bo to jest Street Race, to jest wyścig nocny. Uliczny. To nocą jeszcze, kurde. No jeszcze mgła jeszcze jest, to już w ogóle będziemy jechali bardzo szybko. Jeszcze mgłę włączyłeś? O nie. A czemu Lucek jedzie w Apollo jakimś? Co to za śmieszna nazwa jest? No bo to jest taka... Ja wiem co za auto już, kurde. To jest bestia. To jest inauguracja tego lotu w kosmos tam na księżyc. Tak? Tak, powstała ta marka właśnie z tego powodu. A czemu skiepsze ze mną jedzie? No bo jestem lepszy, logiczne. Weź, bo oni hamują, weź ich stąd. Nie hamujcie, jedźcie szybciej. Nie ma hamowania, to jest wyścig liczny. Drzewo. Nie ma hamowania, to jest Boże, ja sobie będę powoli jechał z wami. Tylko słabiaki hamują na ulicznym. Nie, słuchajcie, musimy zmienić klasę pojazdu, bo te auto w ogóle nie chce jeździć. Nie no, moje zwykle jest spoko. Nie, chyba zmienię sobie auto, naprawdę. Może poszukam inne Porsche, mam jakieś, mam nadzieję. Ale drzewo zaliczyłem. A bo jest za wcześnie rano, bo ja też zaliczyłem drzewo, bo jest za wcześnie rano na mnie chyba. Czekajcie. Nie jak za wcześnie rano? Czemu dobrze jest? Brak skilla. Ej, nie można przewieźć tutaj. No nie można. Są obuzy. To pojedziemy chyba w tym. Było, dlatego nie masz. Nie można, wszędzie nie, można. Nie, nie można, nie przewinęło mi. A. Tym razem. Nie ma oszukiwania, Paweł. Dobra, to niestety tym razem będę miał gorsze miejsce jakieś. Nie, nie może być. Dobra, jedziemy. Nie, bo te auto naprawdę mi ciężko opanować, nawet na padzie. Ale mój Vulcan też się ślizga strasznie, bo nie wiesz? Strasznie, nie? Się ślizgają te auta. Znaczy ogólnie jest jesień, więc wiecie, to jest kwestia jest taka, że stroje liści. Już na liście nie zganiaj tego. Dobra, ślimaki wychodzą wiesz, jeszcze na ulicę. Tak, się na ślimaki. No, ślimoki. A to jakaś podeszczowa pogoda, mgła. Boże, no to nie ostatni już jestem, nie? Albo za wcześnie rano, dzisiaj 7 rano to może nie jest dobry pora na wyścigi. Co, ja wygram dzisiaj? O nie, Lucek mnie wyprzedził. Paweł też! Boże, ja wszystko rozwalam. Jezu. Nie ma, Paweł. Nie widzę na drzewach w ogóle. W ogóle, boty też na drzewach w ogóle siedzą, no. Nie? Jak boty szukają jeżdżą drzew. Po drzewach, to już w ogóle jest coś nie tak. Tak grzyba, co, no. Ominąłem punkt? Nie, ominąłem punkt, ja totalnie zmienię sobie auto chyba. Na swojego tego. Na Nissan GTR. Będę. Na Nissan GTR zmienię. No to fajny odcinek z Porszakami tylko. No, fajne. Albo może znajdę Porszaka, może mam coś wolniejszego. Ej, bot nie wypchnął z ulicy. To koniec już? Nie, ale totalnie mam nadzieję, że. Nie, napęd na 4 ko. Nie, AWD, no to nie wiem o co chodzi, dlaczego. Po prostu nie szło nam dzisiaj, za wcześnie. Nie, totalnie, jest. Ale nie, teraz nie szło, nie? Pierwszy wyścig, trzecie miejsce, teraz w ogóle ósme, to jest w ogóle jakieś szalone. Ja jechałem bardzo powoli, naprawdę, żeby się tylko tak. Nie rozwalić. I to była najlepsza metoda. Było, przynajmniej dojechałem do mety. Powiedzieć. To była najlepsza metoda, co mogłeś zrobić, nie? Czyli 11 teraz miejsce, jej, wygrałem. Wygrałeś? No, oczywiście. 11 miejsce, no to nie najgorszy, to przynajmniej nie ostatni, nie? No.
Dobra, przewijam sobie tutaj ten. Dobra. Okej, ja zaraz zobaczę jeszcze jakieś autka, czy mam tutaj takie... Paweł, ale jak to jest? Ostatnio żeśmy nawet wygrywali. Ty byłeś cały czas na pierwszej pozycji na ostatnim razem. Tak, cały czas... Coś ty tam wybrał. Gdzie ty ludzkie pojechałeś? Gdzie ty jest jedziesz? Ty wiedziesz? No nie wiem, no przecież za ludzkie jadę. Ja wypadłem z trasy. Ludzkie też pojechałem. A, dobra, dobra, okej, no to spoko. Ja poczekajcie, czekaj. Bo tu jest... Nie, spokojnie, bo tam kawałek dalej jest kolejny górski wyścig. Górski. O nie, ty masz to autko piękne! No? A czemu nie dostałem go? Bo ja po... Co się śmiejesz? Śmieszy cię to? Ja też mam taki samochód w klasie S2. No, mój też w klasie S2 właśnie. Ledwo co? O Boże, on też pada po ślizgi. To ja muszę ten, muszę go odblokować. Takiego brał, piękne nie auto. Nie, ej, masakra, dobra. Czekajcie, jeszcze chwilę, bo to auto też jeździ, jeździ bokiem. No, w tej klasie to... No, w tej klasie on sobie radzi. Za duża moc jak na takie ten... Na taką brykę. Jedyna moja szansa jeszcze... To w tym momencie powrót do przeszłości, czyli dobra, chyba tym jednak Porsche Cayman. Jednak Porsche mówisz? Nie, bo nic innego nie masz. Nie mam nic na GTR, który naprawdę fajnie jeździ. No pamiętam, jeździliśmy ale właśnie jeździliśmy nim tyle razy już. To jedź chłopie, gdzie no, tak stoi? Gdzie się pchasz? Nissan GTR nigdy się nie nudzi. Dlatego wezmę tym Porsche'akiem, bo nauczy się jeździć Porsche'akiem. Nie nauczysz się, uwierz. Bo wszystko zahaczam, no stary. No bo nie potrafisz jeździć, jak my wszyscy. No tak. Totalnie. Jezu, taka rzeka jest. Dobra, zostało już niewiele miejsca, znaczy odległość. Paweł, ile ty godzin spałeś? Właśnie chyba 6 godzin, bo naprawdę była burza straszna u mnie i ciężko było spać. No była, była fajna burza. Nie mogłem zasnąć, wiesz, cały czas na chwilę mnie budziły pioruny. I ludzie, którzy krzyczeli i płonęli. A czemu krzyczeli? Co? Płonęli, co? Gdzie ty mieszkasz? Nie, to pewnie... Dobra. Góry Ambala CCR. Pewnie moderatorki z piwnicy krzyczały. Mój konwój. Proszę. Niech będzie te poroszę. Dobra. To tutaj górskie. Ale teraz jak mi nie pójdzie, to już naprawdę zmieniamy miejsce. A czy my jeździmy? To są górskie czy co? Nie, normalnie jedziemy tym autem publicznym. Ja biorę Fukana jednak, dobra. Nie, bo chciałem tego Focusa wziąć, bo na shooter jest lepszy. Tylko powiem tak, jak teraz mi nie pójdzie wyścig tym Porsche Caymanem, no, ja biorę Nissan GTR, nie? To weźmiesz Porsche Alligatora. Nie, naprawdę, naprawdę, bo jeżeli mi znowu nie pójdzie, to ja już muszę zmienić auto, bo naprawdę... Ja wziąłem coś z napędem na 4 koła, żeby wam dać radę. Ale tu jest napisane AWD w ogóle, nie? I oznaczone jest niby jako 4 koła. No, każdy ma 4 koła. Ej, a ty wziąłeś szutrowy? Nie. Co on wziął? Patrz, co on wziął za auto. O, Bugatti Veyron. Bugatti. Bugatti Veyron, weź no. Weź no, Bugatti weź mnie. Za gość, normalnie. To ma 400 brykę na godzinę. Ciekawe, czy pojedzie tyle. Nie, nie ma szans. No to nie ma jak... odcinków, także nie pojedzie. Chiron. Tak, ten, Veyron to jest Chiron. Nie ma takiej prostej, gdzie ta maszyna osiągnie swoje możliwości. No tu nie ma w ogóle prostej. 998. O chłopie, ledwo się mieści w tym S2. No. O kurde, no ciśniemy panowie, masakra. Nie pękajcie. Dobra. Dam radę. No nie ma co pękać, tylko teraz wolniej pojadę, bo jest ślisko. Mogliśmy opony zmienić na deszczowe jakieś. Co mokre? Już są mokre, moje opony już są mokre, nie muszę zmienić na deszczowe. No jak mnie spycha, no świnia jedna. Normalnie bot. O, tu jest w lewo. Coś ty Goliata wziął? Nie. A nie, on nie ma go. Goliat to jest wyścig dookoła mapy. Aha, to nie, nie. Co ty gadasz? No. Jest takie coś? No oczywiście. No w każdym dodatku tak jest, w każdej Fordzie nawet. Taki tour de mapa normalnie. Taki tour de mapa, no dokładnie. Nie wiem dlaczego, ale ja cały, że tak powiem, rzucam się przed kamerą. A właśnie widzę, że strasznie ci miota, Paweł. Strasznie. No, strasznie, ja staram się jechać wolniej, ale i tak mnie rzuca. Gdzie ty jest? Nie, wypadłem z trasy. Nie, totalnie lipa. Spieni w ogóle. Jeszcze bot mnie wyprzedza, no przecież chyba cię normalnie rozwalę, stary. Strzelmy w opony, strzelmy w opony.
weź RPG i strzelaj. One-tapy te przez szybę i tyle. Miesz, o kurde, to? No. O nie, tu jest ostry zakręt! To jest w ogóle stary serpentyna. Nie zaliczyłem ja! Przestraszyłem ten przejazd, kurde. Kurde, ja już miałem 100 na godzinę, nie? O, w końcu coś dogonimy. Nie mam tak. Kurde. Teraz prawdziwa kooperacja będzie zyskiem. Masakra, ale jestem teraz, ja nie mówię, jestem skupiony. Tak, to punktu, no nie wierzę po prostu. Ten się ma wyciąg teraz. Zyskie, jaki ty masz mikrofon? Jaki co mam? Mikrofon. Ja mam teraz Samsona... CZ1U. Tak, dokładnie CZ1U, no. Dobra, a co źle brzmie? Nie, dobrze. Tak byś coś połykał, wiesz? A to cały czas tak, tak normalnie. Nie, to taki Blue Yeti taki bardziej mówią. Jest taki, to wygląda jakby coś połykał. Weź to wypluj w końcu. No wygląda jak masakra. Jak nie, czuł. To wyścigu masakryczny, moi drodzy. Ej, no nie, jestem ostatni w ogóle. Ja skończyłem na trzecim miejscu, ale... Ej, naprawdę. Ja momentami jechałem 100 na godzinę po prostu. I wiesz, pierwsze, drugie miejsce to w ogóle było tam tak daleko Pajani Zonga, no proszę cię. Ja nie mogę się wykraszyć. 11 GT3. Gdzie no wyciąłeś wyścigi? Ja chyba nawet nie dojadę do mety. O, ludzka wyprzedziłem! Tak, ja to masakra. Ja znalazłem drzewo, jak to mówi Paweł. Nie, drzewo mnie znalazło. To lepiej brzmi, wiesz? Że to nie moja wina, tylko wina drzewa, że tam akurat stało. Ja totalnie, totalnie. Ale żeśmy ładnie pojechali. Ja postaram się teraz znaleźć normalny wyścig, taki wiecie, dookoła drogi. A ja, nie, znaczy możesz graci wylosować, pamiętaj. Ja chcę autko. Majty możesz wylosować. O, dostałem Cayenne Turbo, spoko, niech będzie. A ja, moi drodzy, ja właśnie wylosowałem przypadkiem Peugeota. Jakiego, 206? 205. 205, jeszcze lepiej. Ale powiem ci tylko, że to jest Forza Edition. Aha, okej, no to niech będzie. Także... A czekaj, to jest ta rajdóweczka fajna. Tak, także ja się może przełączę na tą rajdóweczkę jeszcze na koniec. Ej, ale oszukujesz, oddaj to auto. Co mówisz? Ty go nie potrzebujesz, Paweł, mówię ci. Nie mów do mnie w ten sposób. Gdzie jest ten Ford? Ja nie mam mówić, nie mam mówić po ludzku? Ej. No, mów po ludzku. Mów po ludzku. Dobra, moja pierwsza Forza Edition chyba auto. Wszystkie a, bo jednego ci nie zapisało, nie? Nie, tak chyba trzech. Trzech? O. Że ja tam chyba trzy wylosowałem, nie pamiętam teraz, ale bardzo trzy wylosowałem. A więc moi drodzy, mam Peugeot 205 Turbo 16 Forza Edition, to jest S1-899. Uuu, pięknie. Pokaż go. No. Tylko trzeba go przerobić jeszcze trochę. Jakie ty masz szagier z tyłu? Dostosować od Pawła wymagania. Co? No, proszę? Dostosować musisz Peugeota pod twoje wymagania. Czy nie? No, oczywiście, że tak. Czyli co, przebić opony? Co za świnka. Nie, ej, słuchajcie, dobra, chcecie zrobić jeszcze jakiś przełajowy ten? No dajmy jednego, no, dajmy. No bo najbliżej są przełajowe i ogólnie czas nam się... zadowolony. Czas nam się powoli kończy, a mamy tutaj taki piękny przełajowy. Dawaj jeszcze jednego, no, na szybkości. Dawaj go. Boże, ten żagiel... Ej, stary, ten żagiel zasłania cały ekran, nie? Ten spoiler totalnie zasłania cały ekran. To weź go zdejmij. Po jakiego kija takie coś wielkiego wsadzać na auto? Jak wiadomo, właśnie, że kierowca, jak kierowca jest za autem. Właśnie po kija. Kierowca jest za autem, oj, a oni takie wciskają, oj, nie? Oj. No właśnie, po co? Na przełaj! Jak na przełaj? No proszę pana, tutaj próbujemy jechać normalnie, po ludzku. Damn. Ciekawe jestem, jakie auta będą do wyboru. Ten. Ale... Tutaj jest rajd przełajowy w Ambaside Loop. Tak, Loop. Czyli upraca, będzie pętla. Mój konwój. Proszę bardzo. Jakie ty masz malowanie tylko... na tym tym? Mam tylko Range Rovera do wyboru niestety. Ładne, nie? Podoba mi się tak. No to. Tak. Niestety mam bardzo mało aut do wyboru, naprawdę. Jestem w szoku. Dołącz. Mam jedno auto, które mogę wybrać. Tylko Range Rover. Aha, ja mogę Cayenne albo twoje auto wziąć. Czyli jeszcze gorszy wybór masz niż ja. Masz range'a, ale ty masz stuningowanego range'a, nie? No tak, oczywiście. Ja twój biorę, bo moje jest w ogóle, to jest świeże auto, które dostałem dopiero. Która klasa? Chyba to była S2. Dobra, mam twojego. S2-eczka. Dobra, okej, okay, no to dobra, to ty masz mojego, a Lucek pewnie wziął coś takiego, że po prostu upadniemy.
Nie, no wziąłem tego Jeepa, co ostatnio miałem. Tak? A, Jeepa. Myślałem, że wziąłeś znowu Lamborghini Urus, nie? Nie, tamten to jest zbyt mocny, on jest... Strasznie okay. go zarzuca. Na szutry nie ma opcji. Dobra, coś do bagażnika możemy wrzucić. O, spoko. Fajne autko. Nie, no to są przewajówki teraz. Przewajówkę jedziemy. No, fajne malowanie super, w ogóle. Super. Fajnie to jest ostatni wyścig dzisiaj. Tak. I muszę także... wygrać teraz. Także chłopacy, przestańcie jeździć. Chłopaki... Rączki do góry. Blokujcie wszystkich, nie? Znaczy wiesz co, Lucek jak płynie się ręce do góry, to po prostu nie będzie skręcał, ale pojedzie dalej. Wszystkim one-tapy sprzeda tutaj ten, na starcie. O, to jest ten... Jakim cudem my mamy S2-ki, Lucek ma S1-kę, wszyscy mamy S1-ki. To chyba zmaściliśmy, wiesz? No to chyba macie szansę, mamy szansę mamy wygrać. Mamy większe szanse, nie? Mamy szansę to wygrać, faktycznie. Dobra, grzej temat. Brum. Może przewalimy w barierkę, nie? Na sam starcie. Zapomniałem, że skręcić trzeba. O, jak tu jest szutry fajne. Okej. Okay. I będzie hopa. No, przez to, czego się ryjecie, no? Świnki. Lecę. Dawaj, skrytam. Ciśnij, nie daj im. Szutry są spoko. Nie dajmy się. Przez wodę? Przez wódę, no chuj. Ale taka ciemna trochę, niezmrożona. Czemu tam skręciłeś gdzieś na pobocze? Co się w ogóle stało? Nie, wyrzuciło mnie! Do wody wjechałeś i od razu ci skręciło kierownicę pewnie. Nie, ja później kłóźnie wywaliło mnie, wiesz? Daj, nie, Lucek. Tam przed wodą jakoś. No Lucek ma ciężkie chwile dzisiaj. Ja mam ciężkie chwile całe życie. Na tym jechać, ej, no nie mogę auto opanować, o dobra. Ja nie mogę auto opanować, stary. Ja się wyginam, auto ci nie lubi. Ja nie wiem, w którym w ogóle jechać, to są jakieś takie, wiesz, przez płoty nagle jedziesz, nie wiadomo o co chodzi. No kurde! A byłem pierwszy przez chwilę chociaż. Także moi tutaj widzieli, byłem pierwszy, także wygrałem wyścig. Możemy wyłączyć, panowie. Co? Zrobi się cięcie w tamtym momencie. Nie ma opcji. Ja myślałem, że wszystkie jest przede mną. No byłem przez chwilę, ale później zmaściłem, wiesz? Aha. Skie zrobi najlepsze momenty z wyścigu. Tak, Skie robi najlepsze momenty w wyścigu, czyli początek pierwszego, końcówka drugiego. Tak. Środek czwartego. Nie, teraz gorzej. Taka sytuacja. Bo ja wykorzystałem to, żeby byliście zaspani, wiesz? Dobra. Ja w moim wieku nie muszę tyle spać już. Ojej, oni już nie czyli. Wyspaną, to nie jechą dzisiaj. Bo ja dzisiaj też kodutą gram, jakby nie było. A to już skończyłeś sytuację. Już koniec gdzieś. Tak, ten na pierwszym ten Merek już dojechał, nie? On BMW X5 jechał w ogóle i jechał tak szybko, że... Na końcu jeszcze wypadłem! Nie! Może tam walczą o ostatnie miejsce. Nie, miałem być chyba szósty, ale zmaściłem. No cóż, życie bywa brutal i full of zasadzkaz, także no pamiętajcie nic o tym. Nie poradzisz. Nic nie poradzisz, nic nie zrobisz, moi drodzy. Kurde. Rzadki żółte kalosze dostałem. Uznajmy, że wygrałem, dobra? Dobrze. No, dobrze. Także ogólnie czas na to nam się skończył, także tym co policzymy akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, miłego dzionka Chaos. Na razie się ma, cześć.